Siemaneczko, witajcie serdecznie. Przed nami kolejny unboxing. Tym razem będzie to paczka z Infinity Studio. No i co tu powiedzieć? Paczka to paczka, całkiem spora. Z Azją odpakujemy. Proszę bardzo, od góry sobie tutaj rozciąłem już. Ops. Tak to wygląda, zabezpieczenie. Właśnie staram się pokazywać zabezpieczenie, ale jak to wygląda. W kwestii logistycznej mnie to najbardziej interesuje. Tu mamy takie elementy zabezpieczenia. Zabezpieczenie. Żurawie. Jest to motyw właśnie taki ozdobny na tym. Dobra, wyciągam. I zaraz wracamy do wypakowywania. Okidoki, wyciągnąłem to z kartonu. Może tak troszeczkę to przesunę tutaj, żeby lepiej. Okay, tak to wygląda. Jest troszkę elementów takich związanych z porankiem. My też o poranku to otwieramy. Jest godzina, sekunda. No w sumie jest godzina 8 rano już, to tak poranek jest. Dobra, wyciągam. No dobra, to możemy powoli tutaj, odkleiłem sobie tutaj etykietę. Witam nas. Ostro to zawsze jest kłopot. Jakieś większe elementy, dobra. Witam nas, taka brzuszówka. Pewnie. Czekajcie, co to jest? Ja sobie zobaczę najpierw coś takiego. Zaraz sobie to ogarnę. Okej. Okay. Tu mamy coś takiego, nie wiem czy to będzie ładnie widać. O, taki tekst, a pod spodem jest kod promocyjny jakiś, więc go nie pokazuję. Tutaj w skrócie mamy zawartość instrukcji obsługi, co powinno być. No i oczywiście jak montować to. Także za chwilę będziemy się z tym bawili. No dobra, wyciągnąłem to sobie tutaj z tego. Wyciągnąłem sobie to z pudła. Nie było łatwo, więc postanowiłem, że skasuję pudło. Jest tam. Porozrywałem. Także tak to wygląda. Wzorek jakiś jest tutaj na tym spoczku. To są zabezpieczenia, co nie na czepach, to jest całkiem przyzwoicie to zmontowane. Chcę to sobie to wyciągnąć. Ops. Będzie pełno styropianu. To jest właśnie jedyny minus, że potem trzeba sprzątać pokój ze styropianu. Pasy wylądowały wśród pasów. Troszkę były naelektryzowane, więc tam się styropian poprzyczepiał. A tymczasem ja tutaj biorę się za otwieranie. Okej. Okay. Tak to wygląda po otworzeniu. No, będę musiał kurde zrobić na dwie części ten cały mój unboxing, bo mi się przerwało przypadkowo, bo tu kurde na tablecie nagrywam. No i przypadkowo kciukiem chyba skasowałem sobie. Dobra, bierzemy się za robotę. Urok całej tej kurde sytuacji, patrzcie, ile styropianu, kurde, to wszystko trzeba będzie potem posprzątać. Dobra, musimy zacząć od podstawa, potem do tego przyłączymy. Dobra, gdzie jest podstawa? To jest chyba to. To chyba będzie podstawka. Dobra, bierzemy się. Proszę bardzo. Ciężkie, nie powiem, za 3 kilo jak nic. To jest jakiś element taki. To będzie świecić. Dobra. Proszę bardzo. Tak to wygląda. To jest do zasilania. Mam nadzieję, że mnie prąd nie porazi, bo kurde z Chińczykami to różnie bywa. Zawsze im nie wierzę, jeżeli chodzi o zasilanie. O, to patrzcie, jakie piękne zdobienia. No może nie aż takie piękne, ale ładnie wykonane. O, kurde, to ciężkie. Ciężko obracać. Bym musiał tutaj coś spod dać, żeby mi nie porysowało. Tutaj właśnie widzicie, już się tutaj styropian kruszy. Zaraz coś wymyślę. Plan jest taki. Rzuciłem sobie tutaj opakowanie po tablecie z Apple'a.
będzie skrzypieć, ale będzie działać. Ojej, końca w pięty godzinek. Druga część, z tego co widzę, to jest tutaj ta sukienka. Bierzemy. Proszę bardzo. Niech to słabnie. Tutaj tak to wygląda. Tu jest nasza babeczka. Z tytułami jakimiś fikuśnymi. I montuję. Dobra, siedzi chłystwo. Jestem pewien, czy to ma być głębiej, czy też tak ma to siedzieć. Ale raczej ciężko będzie tutaj wcisnąć. Głębiej. Ups. Także zobaczymy. Nie chyba co mi się to. To może powinno być tak, jak jest. Okej. Okay. Sorry, ale przerwały się filmy, więc spróbuję to zmontować jakoś i wysłać na komputer. Udało mi się to wsadzić w końcu. Trzeba było jednak do końca to wcisnąć. Ale może tak spróbuję to obrócić bez skrzypienia. Ops, ops, ops. Sekunda, obrócę. Ważne jest, żebyście zobaczyli, o co ty chodzi, patrzcie. Tak to ma być wciśnięte. Nie mniej, nie więcej, tylko tak do samego końca musi to być wciśnięte. I wtedy będzie cykało. Tak jak trzeba. Lecimy dalej. Teraz musimy sobie pelerynkę założyć. Pelerynka to. Ops, ops. I tutaj chcę wam pokazać. Boże, tutaj niewygodnie ciasno, mało miejsca. Ale spróbuję wam to pokazać. Słuchajcie. Ops. Spójrzcie na to. Nie są malowania. Ups. To jest pomalowane faktycznie, ale to są elementy wytłoczone w tym naszym. To są żurawie. Przepięknie, przepięknie to zrobili. Zatem zaraz wyciągnę. Uwaga, żebym nie skasował nagrania. To tak. O, światło. Troszkę się światło odbija. Ok. Są wytłoczenia na tym. Chociaż moim zdaniem powinny być w drugą stronę te żurawie. Czyli jeżeli tutaj tego, bo one tak jakby lecą w dół, a nie w górę. Może lądują. O, ten leci w górę. Dobra, montujemy. Tadam, nie było problemu. Nasadziłem tutaj ładnie i teraz mam nadzieję, że się trzyma. Tak jak trzeba. Ja to tak troszkę odsunąłem, żeby mi to nie pierdyknęło. Jak będę kutać coś tutaj. Żeby to nie było za ciężkie, co nie? Ej, oni tej rękawiczek używają. Ja chyba w sumie mógłbym użyć. Sekunda. Ok, no i co? Nie tylko oni mają rękawiczki w domu. Dobra, teraz tak, musimy ten fragment zamontować, czyli prawe ramię. Podejrzewam, że to będzie to tutaj. Albo może i nie, zobaczę. Dobra, znalazłem, to jest to. Ten element będziemy montować i się bierze do roboty. Bezproblemowo ładnie weszło, proszę bardzo. W tym miejscu było takie właśnie wejście i sobie wpyknęło. Pora na ten element tutaj, lewa ręka. Dobra, pokażę wam jak to wygląda, takie mocowanie, proszę bardzo. To są Chińczyki, więc oni mają takie kwadratowe tutaj te i to na elemencie takim. Sobie to tylko wciskamy, bardzo łatwy montaż. To nie jest Japonia, że musimy kombinować, gdzie to wcisnąć. No przyznam, był mały kłopot, bo to wydawało mi się wygięte, ale może tak miało być. Dobra, bierzemy się dalej. Tutaj mamy teraz założyć. Aha, ten szlafroczek, dobra. Szalik. To jest to. Takie tam. No wam powiem, że raczej tego nie rozkminiam, jak to dokładnie ma iść. Niby to powinno iść. Tutaj, patrzcie, tutaj się kończyć, w tym miejscu. Ale ja mam to za długie. Chociaż nie, patrzcie, tam z tyłu jest. To powinno iść. Ale tu w takim razie jeszcze jakiś element powinien być dodatkowy. Zobaczymy. Zróbmy to tak, jak ma być.
Czyli to idzie za tym. Dobra, ja to ogarnę. Dobra, będę się tym martwił później. Myślę, że to jakoś wcisnę. Będzie sobie to przy tym żurawiu, tak. Tutaj. Bierzemy się za ten element tu i tu. To powinno iść druga strona, może jest to już winę, coś takiego. Jakieś takie dziwne rzeczy. Okej, okay. Tu nie było kombinowania. To po prostu tak. Weszło sobie. Bardzo ładnie weszło, także spoko. No i czeka nas teraz montaż dłoni. Siostro, ręce proszę podać. O, muszę wyłączyć. Na rękawiczka troszkę ciężej się wyłącza, pauzuje. Okej, okay, żeby się nie bawić, to mam prawą rękę, to mam lewą. Bierzemy się. Ciekawostka, jak to jest zmontowane. Patrzcie. Ręka jak ręka, pomalowana bardzo ładnie. Czy to jeszcze koło będzie widać? Magnes. No, wszystko ładnie zatopione. Detale fajne. Oho, teraz mi spingacz. No, nie było łatwo. Musiałam... O, czekajcie. Folia się przykleiła. Dobra, tak to ma być. Troszkę miałam kłopoty, żeby to wcisnąć, bo nie wiedziałam, jak ma być obrócona dłoń. Ale wygląda fajnie. Kolejny z detali śpiącej królowy, przebudzającej się, przyciągającej się, bo to są, to jest seria generalnie te o poranku coś tam przyciągające się piękności, coś takiego, jest kilka takich figurek. Morning Beauties to jest poranne piękno i tak to mniej więcej teges wygląda, to tam głowa jest, no jest tutaj specjalnie jakoś tak. Ale ładnie widać aortę, spoczko. Badam. Głowa zamontowana. Nie widać tutaj śladów, żeby było coś, jakieś... Spoczko, ładnie wygląda. Bierzemy się za następny element. Coś, myślę, że nie zostało tych elementów. Prawa dłoń. To bierzemy się za to. Ok, zamontowałem. Troszkę się wystraszyłem, bo tu jest ruchomy element. Czekajcie, ja to ogarnę. To tutaj myślałem, że się sobie to obłamie. Bo dosyć tak gwałtownie mi to poszło. Ale jest ok, spoczko. Teraz mówią, żebyśmy podłączyli to do prądu. I to boję się, że mi się wybuchnie to wszystko. No, zobaczymy. No więc, plug-in power. Mamy coś takiego, że mamy USB z zasilaniem. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na końcu chyba podłączę. Dobra, zostały jeszcze dwa elementy. To. Coś tutaj jeszcze jest. Zobaczymy. No proszę, łajzy nam o tym nie powiedzieli. Takie coś mamy. Są róże. Tylko mogli to pomalować, co nie? Ale to jest część tego elementu tutaj. O! Złapało. Nie widać tego. Proszę bardzo. Złapało na magnesie tu jest. Trzyma się dobrze, ciemnie. Taki drobiażdżek. W blasku to jeszcze tutaj coś jest. Jakieś pyłki się porobiły. Dobra. Dobra, mamy jeszcze coś takiego. To będzie włączenie do prądu, co nie? Zaraz to ogarniemy. Tu mamy jeszcze element premium naszej figurki. Jadeitowy. Ciekawe, czy to faktycznie jest jadeit. Dobra, zobaczymy. Nie mam pojęcia, gdzie jest przód, a gdzie tył, ponieważ tutaj nic nie pisze na ten temat. A obie strony wyglądają tak samo, identycznie wręcz. Oczywiście ja sobie żartuję, że to może być jadeit, bo to jest jakiś pewnie koralik, ale fajnie wygląda. Dobra, zostało jeszcze coś takiego, znalazłem gdzieś tam w tym. Nie mam pojęcia do czego, zaraz zobaczymy. Nie mam pojęcia od czego to jest, cholera. Nie widzę wejścia żadnego tutaj. No więc tak, nie mam pojęcia gdzie to ma iść, ale patrzcie, ja to ładnie tutaj zmontowałem i to się nawet tutaj trzyma. Nie wiem, no trzyma się, widzicie? To ciężko to dlatego jest.
A, wypadło. No ale może tutaj. Zdewastuję. Dobra, czekajcie, bo to namagnesowane. No i ostatni element. Nasze wschodzące słońce. Chociaż powinno być troszeczkę inne. Moim zdaniem. Troszkę jakieś paprochy zaczęły spuścić na te detale. Bardzo sympatycznie. Ja bym to pokolorował troszeczkę inaczej na ich miejscu, no ale... A to jest jedno, no w jednym takim kolorze to wszystko jest taki wschód słońca. No te kolory jeszcze też mógłbym dać bardziej, więcej czerwieni, co nie? Żeby to jednak się jakoś tak ładnie oddzielało. Ale spoczko, montujemy. Montaż bezproblemowa. Już wiem, gdzie jest tył, gdzie jest przód. Proszę bardzo. Efekt końcowy. Gdzie ja to teraz postawię? Ja nie wiem. Aha, miałem jeszcze pokazać, jak to się świeci. Mała poprawka. Jeszcze taki element znalazłem w tej... Jeszcze popatrzę po tym pudle. To się fajnie zapina z dwóch stron, tylko tak jakby klamra taka jest. No więc tu mnie troszkę rozpina, czyli znalazłem jeszcze wejściówkę. To nie jest problem, bo mam przejściówkę na ten, tylko muszę mu wygrzebać, bo nie wiem, gdzie ją wcisnąłem, ale mam. Na razie bez tego sobie puścimy. I w ogóle ten kabelek jest za krótki, moim zdaniem, bo to jest kilka centymetrów, 30 cm to jest za mało, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Ale zobaczymy dalej. Okidoki, proszę bardzo. Tak to, no widać troszeczkę światło mi tutaj, ale taki ustawiłem sobie klimat na Morning Asia, żeby pasowało tutaj pod klimacik nasz. No i tak to wygląda. Przeurocza figurka. Proszę bardzo, tak ją ładnie złapiemy. Sobie za bałagan, ale nie planowałem tutaj na stole. A jeszcze czeka mnie dzisiaj porządeczek, bo to sobota, prawda? Przepięknie to wygląda. Jeszcze w tym pejzażu. Tu z prawej strony wytłumienie mam do moich gier. Żeby tutaj nie było. No i oczywiście bałagan. Okej, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Polecam figurkę, jest naprawdę super. Chociaż mogliby troszeczkę te kolory właśnie takie bardziej wytonować, co nie? Żeby to było piękniej wyszykowane. No ale czego chcieć więcej? Trzymajcie się, cześć.